20 lipca weszły w życie przepisy zmieniające kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego, których istotą jest skrócenie terminów dochodzenia roszczeń przedawnionych, zmiana praw konsumentów, ale jednocześnie zachowanie dotychczas istniejących instrumentów dochodzenia długów przez wierzycieli bez straty dla ich interesu. Podstawową zmianą, którą wprowadza nowelizacja, jest skrócenie terminu dochodzenia roszczeń z 10 lat do 6, przy czym tutaj należy nadmienić, że zachowane zostały dotychczasowe terminy 3-letnie dla roszczeń dochodzonych z tytułu stosunków z działalności gospodarczej oraz dla roszczeń okresowych z tzw. umów najmu lub dzierżawy. Analogicznie zmieniono przepisy dotyczące dochodzenia roszczeń prawomocnie orzeczonym wyrokiem sądu lub stwierdzone ugodą. Również tutaj obowiązuje okres 6-letni, a dla świadczeń o charakterze okresowym okres 3-letni. Następną istotną zmianą jest wzmocnienie praw dłużników, konsumentów. Dotychczas obowiązywały przepisy, które wymagały, aby zarzut przedawnienia roszczenia wniosła strona pozwana. Natomiast teraz sąd, badając materiał dowodowy związany z wniesionym roszczeniem o zapłatę długu, z mocy prawa będzie badał i analizował, czy nie doszło do przedawnienia. Jeżeli do takiego przedawnienia doszło, sąd oddali powództwo, co nie będzie wymagało dodatkowych czynności ze strony dłużnika. Z perspektywy długów, do których egzekucji doszło, ma znaczenie zmiana w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Polega ona w tej chwili na tym, że w momencie, w którym komornik wniesie do banku zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego, bank nie wyśle natychmiast pieniędzy na rachunek komornika, będzie musiał odczekać okres 7 dni. W tym czasie dłużnik będzie miał szansę wnieść sprzeciw lub zarzuty do egzekucji, jeżeli uzna, że ona jest nieuzasadniona, i dopiero po terminie 7 dni bank prześle pieniądze na rachunek komornika. Wyjątkiem tutaj będą roszczenia dochodzone z tytułu zaległych świadczeń alimentacyjnych lub rentowych. Takie należności będą przelewane na rachunek komornika bez zbędnej zwłoki. Jeśli chodzi o sens ustawy i jej cel, to na pewno nie zmniejsza ona, oprócz skrócenia terminu dochodzenia roszczeń, praw dłużników. Te instrumenty, które mieli do tej pory, zostaną zachowane. Natomiast ustawodawca uznaje, że uzasadnieniem dla tej ustawy jest wprowadzenie takiego środka dyscyplinującego obie strony, i dłużników, i wierzycieli, poprzez właśnie skrócenie terminu dochodzenia roszczeń. Choćby z tego względu, że po upływie 10 lat bardzo ciężko jest czasami zdobyć materiał dowodowy na istnienie roszczenia, a tak samo albo jeszcze ciężej jest zdobyć materiał dowodowy, żeby udowodnić, że takie roszczenie jest przedawnione lub nieuzasadnione. Konsekwencją wprowadzonych zmian będzie na pewno zmniejszenie się portfela wierzytelności w obrocie, zwłaszcza takich, które zostały uznane za przedawnione, z tego względu, że nie będzie ich można skutecznie dochodzić w sądzie. Jednocześnie spadnie zainteresowanie sekurytyzacją portfeli takich wierzytelności właśnie z uwagi na spadek ich wartości przez nowo wprowadzone przepisy.